Piątek, dziś w Telefaktach. Widoczne są już pierwsze zmiany na targowisku miejskim w Ostrowcu. Ostre brzmienia na pierwsze dni wiosny. Uczniowie zespołu szkół specjalnych poznali kulturę Turcji. Karolina Kamińska, witam 21 marca, zapraszam na serwis informacyjny. Handlujące na targowisku osoby z nadzieją patrzą na nowego dyrektora. Jego pracę zdążyli już nagrodzić kwiatami. Zmian potrzeba jednak dużo, a część z nich może okazać się bolesna. Na razie jednak wszyscy czekają na rozwój zdarzeń. Podobne sceny to rzadkość w życiu Ostrowca Świętokrzyskiego. Kupcy z targowiska miejskiego oficjalnie podczas sesji Rady Miasta podziękowali prezydentowi Jarosławowi Wilczyńskiemu za wybranie na stanowisko dyrektora targowisk miejskich Mariusza Kosiarza, który ich zdaniem, jak nikt inny, rozumie ich potrzeby. Zmiany są naprawdę super, bardzo nas cieszą. Naprawdę, był tak wspaniały ze wszystkimi. Wychodzi dyrektor do wszystkich pracujących na targowisku. Tyle lat czekałem na to. Tak, no bardzo. Bardzo nas to cieszy, że chyba wreszcie nastąpi ten spokój, pragniony. Wszystko, dziękujemy. Na targowisku widać wyraźne ożywienie. To jednak zasługa pogody. Kupujących przybywa, co może tylko poprawić sytuację handlujących tam ludzi. Podobne zadanie postawił przed sobą Mariusz Kosiarz. Nie wszystkie jego decyzje są jednak entuzjastycznie przyjmowane przez kupców. Ten stół, który w tej chwili używam, jest własnościowy mój. Muszę go rozebrać. No, ponosi się z tego tytułu znaczne koszta. No, jeden i drugi to gdzieś około 3000 zł. A odrobić tą kwotę na czystym zysku będzie trudno przez jakiś okres czasu. Mariusz Kosiarz chce, aby wszystkim handlującym opłaciło się prowadzić działalność na targowisku. Dlatego szykuje dla nich pakiet rozwiązań, który pozwoli obniżyć ceny za wynajmowaną powierzchnię. Wprowadzamy moduł handlowy, więc wprowadzamy politykę liberalną, jeżeli chodzi o formę ekspozycji handlowej, bo do tej pory ekspozycja była mierzona w metrach kwadratowych wewnątrz namiotu i od metrażu pobierana była opłata, a w formie modułu dajemy pełną dowolność, liberalizm w kształtowaniu własnej ekspozycji. Wolność Tomku w swoim domku. Rozwiązanie to ma przynieść obopólne korzyści zarówno dla targowiska, na którym pojawić może się więcej stanowisk, jak i dla handlujących, którzy zapłacą mniej. Zmian ma być jednak więcej, niektóre będą niestety bolesne. Giełda rolna. To jest temat, który także jest już mocno nabrzmiały, nie tylko jeżeli chodzi o faktyczne problemy, ale także jeżeli chodzi o atmosferę wokół rolników i z tej sytuacji, która dzieje się na placu. Dlatego od najtrudniejszych spraw zaczynam. Mam nadzieję, że do sezonu zdążymy uporządkować klimat wokół giełdy. Handlujący na targowisku narzekają na nieuczciwą konkurencję ze strony obcokrajowców. Nowy dyrektor zapowiada stanowcze działania w tej sprawie. Nie ukrywam, że zdarza się pewien odsetek handlujących obcokrajowców, którzy robią to z omijaniem polskiego prawa. I na nich zwrócimy szczególną uwagę. Tutaj współpraca z komendantem Straży Miejskiej i z innymi instytucjami, myślę, będzie właściwa i zacieśniana, tak to nazwę, dlatego że już rozpoczęliśmy działania, które mają na celu uporządkowanie tej kwestii. Wielu zmian Mariusz Kosiarz chce dokonać w zakresie infrastruktury targowiska. Uporządkowaniu ulegnie zagospodarowanie placu. Znajduję i szukam rozwiązań, które pozwalają na wykorzystywanie istniejącej infrastruktury, która rzeczywiście jest na targowisku i trzeba na nią trochę inaczej spojrzeć. Po gospodarsku i wykorzystać wszystkie istniejące możliwości. Tak samo problemy związane z dedykacją placów handlowych, też na nie patrzę w ten sposób, że widzę samochody na asfalcie, a ludzi na szlace. Działania dyrektora kupcy oceniają pozytywnie, mają swoje oczekiwania i cieszy ich możliwość podzielenia się problemami z zarządcą placu, który podobnych obchodów, jak przekonuje, dokonuje regularnie. Niestety, nie ze wszystkimi problemami handlujących nowy dyrektor jest w stanie sobie poradzić. Dzisiejsza sytuacja to jest takie oczekiwanie, że handel byle jak idzie i tak można powiedzieć ogólnie. Jeżeli chodzi o nowego dyrektora i jakieś tam takie organizacyjne sprawy, to okej. Myślę,
że jest wszystko takie pod kontrolą, takie wszystko przejrzyste się zrobiło i z tego, no jest z kim się wreszcie dogadać. Zmiany jak na razie idą w dobrym kierunku, co potwierdzają sami kupcy. Targowisko może już niebawem znacznie się zmienić. Potrzeba jednak czasu i chęci z obu stron do wprowadzenia tych zmian. Astronomiczny pierwszy dzień wiosny obchodziliśmy wczoraj, dziś kalendarzowy. Z tej okazji w Miejskim Centrum Kultury odbył się koncert dla miłośników ostrych brzmień. Zobaczmy relacje w materiale Ilony Kowalskiej. Wiosna to jedna z najbardziej wyczekiwanych pór roku. Wraz z jej nadejściem chowamy do szaf grube swetry i możemy cieszyć się ciepłem. Pierwszy dzień wiosny kojarzy się z Dniem Wagarowicza. 21 marca młodzież nie myśli o nauce, ale stawia na luz i rozrywkę. W Ostrowcu na tegoroczne powitanie wiosny przygotowano wiele atrakcji. Jedną z nich jest koncert organizowany przez Miejskie Centrum Kultury, który był prawdziwą gratką dla miłośników ostrych brzmień. Słuchajcie, no, drodzy mieszkańcy, no, coś trzeba po prostu robić. No, niech w tych ciężkich czasach, niech chociaż, nie wiem, no, przez moment się trzeba rozweselić, no, troszkę pożartować, no, pograć. No, to są fantastyczne młodzież. Oni w sumie tak naprawdę tworzą nią kulturę tego miasta. Na scenie w sali kameralnej w MCK-u zaprezentowała się grupa Vermilion i jej goście. Występy dostarczyły wielu emocji nie tylko publiczności, ale także wykonawcom. O, emocje zarąbiste, nie ma co. Nasz pierwszy koncert, także emocje, aż tutaj czuć. U nas trochę coś zabrakło, nie, ale chłopaki z wcześniejszego zespołu fajnie zagrali, bo się podobało. No. Jeszcze Weronika, nasza koleżanka, zaśpiewała tak samo. No w ostatniej chwili skołowaliśmy ją, ale dała radę. Dla grupy Vermilion był to nie tylko występ z okazji powitania wiosny, ale i uczczenie rocznicy powstania zespołu, która przypada właśnie na 21 marca. W MCK-u tak, pierwszy raz występujemy. Tutaj ogólnie, na ogół mamy próby, ale pierwszy raz, że tak jakby taki większy koncert. Koncert w MCK-u był ciekawą alternatywą dla tych wagarowiczów, którzy wiosnę witali zwykle na łonie natury. Młodzież się fajnie bawi, część młodzieży skorzystała z tej oferty i nie siedzi na ławce w parku, tylko jest tutaj. Słucha dźwięków, fajnie wszyscy grają ze wszystkimi. Zespół Vermilion zaprosił swoich gości z Bałtowa, taki zespół rockowy, który też fajnie zagrał. Występy w MCK-u odbyły się z jednodniowym poślizgiem. W wielu miejscach wiosnę witano zgodnie z tradycją, czyli 21 marca. Jednak w tym roku wiosna przyszła o dzień wcześniej. Zatem do 2102 roku wiosnę będziemy witać 20 marca. Jest to związane z ruchem, jaki wykonuje nasza planeta. Z 14 marca w Ameryce obchodzony jest Dzień Liczby Pi. Tradycja przywędrowała także do Ostrowca. Dziś w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 imienia Władysława Broniewskiego uczniowie zmagali się z matematycznymi łamigłówkami, w których główną rolę odgrywała właśnie liczba pi. Do Polski przywędrowało z Ameryki. W Stanach obchodzone jest w marcu. Mowa o święcie liczby pi, które staje się popularne również w Europie. 21 marca uczniowie i nauczyciele z liceum imienia Władysława Broniewskiego zorganizowali własne obchody tego święta. Obchodzone jest 14 marca z racji na to, że w zapisie amerykańskim datę zapisuje się, jest to najpierw miesiąc, a później rok, czyli 3-14. Z tej okazji do liceum zaproszono grupy gimnazjalistów. Wzięli oni udział w konkursie, w którym głównym zadaniem było rozwiązanie matematycznych łamigłówek. Wysłuchali także prezentacji o zastosowaniu liczby pi i związanych z nią ciekawostkach. Część zadań rzeczywiście trudniejszych, dotyczących samej liczby pi, to znaczy z geometrii, tam gdzie występuje ta liczba pi, było część zadań rozrywkowych, takich luźnych, gdzie trzeba było rozwiązać krzyżówkę, trzeba było układać wyrazy z liczbą pi, trzeba było rozwiązywać rebusy. Uczniowie liceum zapożyczyli od Amerykanów także inne zwyczaje związane z obchodami święta liczby pi. Także jako poczęstunek przygotowali nasi uczniowie, sami upiekli ciasteczka, na których jest liczba pi z okazji tego święta. Jest w ten sposób właśnie to święto celebrowane w Stanach Zjednoczonych, gdzie piecze się ciasteczka i tego dnia są jedzone. W Ostrowcu święto ma pomóc w promocji trzeciego LO wśród gimnazjalistów i przekonać uczniów do matematyki. Świętujemy od lat święto liczby pi. Jest to
możliwość zainteresowania naszych uczniów, zwrócenia uwagi, że wśród wielu przedmiotów matematyka jest takim istotnym przedmiotem. Same obchody święta cieszyły się wśród gimnazjalistów sporą popularnością. W konkursie wzięło udział 25 uczestników. Na podium stanęli uczniowie z gimnazjum z Brzustowej, zajmując trzecie miejsce, oraz dwie drużyny z gimnazjum nr 1, które zajęły kolejno drugie i pierwsze miejsce. Święto liczby pi na stałe weszło do kalendarza Ostrowieckiego Liceum. Bazar turecki z prawdziwego zdarzenia mieli okazję obejrzeć uczniowie zespołu szkół specjalnych. Dzieci mogły podziwiać tureckie tkaniny, spróbować tureckiej herbaty, zobaczyć fajkę wodną czy wysłuchać historii o pochodzeniu kawy. Sala lekcyjna w Zespole Szkół Specjalnych zamieniła się w turecki bazar. Wszystko za sprawą Tygodnia Tureckiego, który w ramach programu Comenius zorganizowała szkoła. Też pięknie się składa, bo Polska wraz z Turcją obchodzi jubileusz, na którym już minęło w zasadzie 600 lat od zawarcia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Turcją a Polską. Przygotowane przez nauczycieli i uczniów dekoracje doskonale oddawały atmosferę tureckiego bazaru. Nie zabrakło więc wzorzystych tkanin, biżuterii z okiem proroka i stoiska z fajką wodną. Uczniowie mieli okazję spróbować tureckiej herbaty i wysłuchać historii o pochodzeniu kawy, która do Europy przywędrowała właśnie z krajów Bliskiego Wschodu. Głowy uczestników były ozdobione chustami na wzór muzułmańskiego hidżabu. W tle puszczono turecką muzykę, z którą uczniowie zetknęli się już wcześniej, w trakcie nauki tańca. Uczniowie obejrzeli taki krótki filmik przedstawiający taniec brzucha, a następnie oglądali pokaz tureckiego tańca w wykonaniu zespołu Iskierki i zespołu Integracja, które działają w Zespole Szkół Specjalnych. Nauka o zwyczajach Turcji nie mogła obejść się bez spróbowania tamtejszej kuchni. W szkole przygotowano m.in. kebab. Na stole pojawiły się także inne smakołyki. Uczniowie mogli spróbować tradycyjnego smakołyka tureckiego, czyli baklawy, która została wykonana wcześniej przez uczniów i pracowników szkoły według oryginalnego tureckiego przepisu. Poznawanie obyczajów Turcji przyniosło frajdę przede wszystkim uczniom. Nasi uczniowie podczas tego Tygodnia Tureckiego bardzo tutaj pilnie uczestniczyli, angażowali się w pracę. Przygotowali flagi tureckie, każda klasa przygotowała również stronę do albumu tureckiego. Finał Tygodnia Tureckiego już dziś. Dzisiaj zostaną ogłoszone także wyniki konkursu na tureckie nakrycie głowy. A teraz mamy dla Państwa zaproszenie. 22 i 23 marca w hali widowiskowo-sportowej w Staszowie odbędzie się świętokrzyska konfrontacja w tańcu towarzyskim oraz 10. ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego o Puchar Tadeusza Wrześniaka. Jest to wydarzenie kulturalne organizowane cyklicznie przez Staszowski Ośrodek Kultury. W zmaganiach turniejowych wezmą udział pary z całej Polski, a zaprezentują się w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Serdecznie zapraszamy. W Ostrowcu zaś, w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Świętokrzyskiej w niedzielę o godzinie 19 odbędzie się koncert Andrzeja Piasecznego. Również serdecznie zapraszamy. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu, do zobaczenia w poniedziałek o 17.30.